Witam Was serdecznie. Chciałabym dzisiaj pokazać Wam, jak można ładnie udekorować stół do posiłku. Piotrek Wam pokaże. Tutaj już przygotowane takie kieszonki na sztućce. Ta kieszonka jest bardzo prosta. Te wymagają troszeczkę więcej uwagi, ale również nie są skomplikowane. I potrzebne będą nam do tego serwetki, jakie macie. A jak ktoś nie ma serwetki, to nawet można przyciąć sobie kartkę papieru i sobie poćwiczyć na papierze. Do wykonania tej właśnie najprostszej kieszonki składamy sobie serwetkę. Popatrzcie. O tak. I tę krawędź górną dokładamy do tej krawędzi na dole. Tak. I ładnie gładzimy. Kilka razy, żeby się to trzymało. Następnie odwracamy. Tak. Możemy sobie to ułożyć w ten sposób. I tę krawędź dolną dokładamy do środka. O, i znów kładzimy. Następnie przewijamy to jeszcze raz. I jeszcze raz. Jest nasza kieszonka na sztućce już gotowa. Do wykonania następnej rozkładamy serwetkę i układamy ją na taki trójkąt. Wierzchołek na wierzchołek. I powstaje nam trójkąt. Bierzemy ten rożek jeden i dokładamy do wierzchołka u góry. I gładzimy. I to samo z drugiej strony. Ten wierzchołek do góry. I gładzimy. Teraz odwrócimy sobie tak i tę krawędź dołożymy do środkowej tu widocznej linii. O tak. I kilka razy wygładzić. I to samo z drugiej strony. Można sobie tam przyłożyć. O. I ładnie wygładzić. Dobrze. Teraz tu mam takie luźne trójkąciki. Odchylamy je do dołu. Jeden i drugi. Odwracamy. Tu jeszcze nam zostały dwie takie warstwy. Jedną warstwę bierzemy i w ten sposób odchylamy. I kładzimy. I tu jest nasza kieszonka na sztućce. I ostatnia. Taką samą serwetkę składamy sobie. I również robimy na trójkącik, po to, żeby tu wyznaczyć sobie linię. Odchylamy z powrotem i bierzemy pierwszą warstwę, pierwszy rożek i dokładamy do tej właśnie linii. I gładzimy. Tę krawędź dokładamy do tej samej linii. Tak? I następnie jeszcze raz. Bierzemy następną warstwę. O, i rożek dokładamy do linii. I znów linia do linii. Tak. O, i tę linię też nakładamy na ten poprzedni paseczek, tu z zachowaniem takiej odległości. O. Następnie odwracamy
I układamy w taki sposób. Gdyby tu wyznaczyć taką linię, to właśnie do tej linii takiej łączącej ten wierzchołek z tym. I to samo z drugiej strony. Odwracamy i nasza kieszonka na sztućce jest gotowa. To wszystko. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.